Wielu ludzi pyta mnie: Stachu, jak to jest mieć dużo kasy? Ja im odpowiadam: a skąd ja to kurde mam wiedzieć? Po drugie, nie mam na imię Stachu. Ja mam tylko firmę ogrodniczą. Ja z tej firmy 5 groszy nie mam. Ja ją trzymam tylko po to, żeby chłopaki robotę mieli. Jak już jesteśmy przy firmie ogrodniczej, to w tym materiale pokażę wam, jak my zakładamy trawniki. No jak już złapałem waszą uwagę, zainteresował was materiał, jesteście ciekawi jak my zakładamy trawniki, albo co gorsza, przeszedł wam pomysł, żeby sprawdzić na naszej podstawie jak założyć trawnik, żebyście wy sami mieli trawnik. Jeśli wcześniejsze filmy was nie zniechęciły do tego, żeby posiadać trawnik, no to opowiem wam o tym, jak to się dzieje u nas. Żeby założyć trawnik potrzebujecie przede wszystkim przynajmniej grabie, łopaty, ziemię, posypywarkę, nawóz, nasiona i trochę ziemi. Ale takiej innej niż tej, na której będzie rósł wasz trawnik. Nie zapomnijcie również o tym, że potrzebujecie przynajmniej dwóch niewol. W pierwszej kolejności w naszym wypadku zwykle zrywamy wierzchnią warstwę ziemi 5 do 10 centów i już wtedy mamy wstępnie przygotowany równy teren. Pozbyliśmy się chwastów, gałęzi, śmieci, gruzu i wszystkich zanieczyszczeń, których my w ogrodzie nie chcemy. Zwłaszcza jeśli to ma być trawnik. Jak już mamy oczyszczony teren, zwykle nazywam to po prostu takim czystym płótnem. Bo w tym momencie dopiero możemy zacząć przygotowywać cały fundament pod nasz przyszły ogród lub trawnik. Koniec tego zgrywania się. Mamy już oczyszczony teren. Jeśli wchodzi siatka na krety, to w tym momencie my ją już właśnie kładziemy. Jeśli nie ma siatki na krety, to dla nas pół biedy, bo mamy jeszcze mniej roboty. Jednak przed założeniem siatki na krety często właśnie to jest ten moment, kiedy my możemy zacząć montować system nawadniania. One eternity later. Położyliśmy system nawadniania, to teraz możemy sobie układać siatkę na krety. Po położeniu siatki na krety kładziemy sobie już wierzchnią warstwę ziemi, tej docelowej, którą już chcemy na trawnik. W naszym wypadku zawsze to musi być ziemia przesiana, żeby nie miała żadnych zanieczyszczeń, bo nie ukrywajmy, ta ziemia, która do was przyjeżdża, to ona najczęściej jest z jakiegoś innego miejsca, w którym wcześniej ktoś sobie, nie wiem, przygotowywał fundamenty, wykopywał, zrywał humus, cokolwiek. Często w naszym przypadku zamawiam ziemię, która jest przynajmniej dwa razy przesiana, a jeśli jest taka możliwość, to również zmieszana z piaskiem, po to, żeby ona dla mnie już na samym początku była najluźniejsza, żeby nie dość, że była chłonna, luźna, żeby korzenie miały miejsce do rozwijania się. Dobra, w tym momencie sobie rozwozimy ziemię. Maszyny jeżdżą, grunt i tak się naturalnie fajnie zagęszcza. W związku z tym jedną część roboty już mamy za sobą. Ok, dochodzimy do tej docelowej wysokości, którą już chcemy mieć, na której chcemy już mieć poziom trawnika. Tutaj ważną rzeczą jest to, żeby zaplanować sobie wcześniej, czy chcecie mieć trawnik z siewu, czy z rolki. Z tego względu, że jeden i drugi w przypadku zakładania trawnika nieco się różni. Chociażby tym, że grunt pod trawnik z rolki musi być niżej niż grunt, który byście przygotowali pod trawnik z siewu. Zaskoczeni? Tak. Ale jak to? Przecież to i to jest trawnik. No tak, tylko zupełnie to są dwa różne trawniki na etapie zakładania. Dobra, zakładając, że przygotowaliśmy sobie już teren pod trawnik z siewu. Bo dzisiaj właśnie w ten sposób będziemy zakładać trawnik. Mamy już w tym miejscu rozwiezioną ziemię. Trzeba zacząć ją równać. W naszym przypadku zawsze. Always! Ale to zawsze wchodzi nasza równiarka. Czasem na dwie bądź trzy, jeśli jest taka potrzeba. A jeśli jest jeszcze większy teren do równania, to żeby nie ciągnąć tego ręcznie, to przychodzi nam z pomocą on. Wymyśliliśmy sobie taki drobny patent, żeby naszą równiarkę podłączać do naszego traktorka. Zgodnie z przysłowiem, niech się maszyna męczy, a nie ty. A nie, czekaj, w jednej robocie kiedyś miałem
ty się męcz, nie maszyna. A widzicie? Ja znowu idę pod prąd i pierdolę to, czego nauczyli mnie w innych pracach. W naszym wypadku równanie terenu, jeśli rozwoziliśmy ziemię na trawni i teren musimy wyrównać, żeby był płaski jak stół, nie trwa to 2, 3, 4 godziny. Równanie tego terenu równiarką w naszym przypadku trwa przynajmniej, uważajcie, bo tu będziecie zaskoczeni, że tak dużo uwagi przykładamy właśnie do tego. Nam zajmuje to bite 2 dni. 2 dni. 2 dni równania, tylko i wyłącznie równania, żeby uzyskać jak najbardziej płaski teren pod przyszły trawnik. W naszym przypadku nie jest w ogóle potrzebne to, żebyśmy po rozłożeniu ziemi musieli go jakoś dodatkowo wałować bądź zagęszczać. Po tak długim równaniu mamy idealnie wypłaszczony, wyrównany teren i jest praktycznie gotowy do siewu. Przed samym siewem musimy go jeszcze delikatnie wzruszyć. Kiedy już mamy wzruszony teren, nie siejemy traw. Wysiewamy nawóz startowy po to, żeby przyspieszyć kiełkowanie naszych nasion i żeby trawnik móc relatywnie szybko kosić. My równolegle po nawozie wysiewamy od razu trawę. Nasion traw my nigdy nie żałujemy. Nie robimy zgodnie ze skalą na 40 metrów kilogram. Nie, my wpierdzielimy więcej trawy. Nie posiuny, ma! Ja poś, kurwa! Kurwa, ziorka siana, on tu jej. No ja pierdolę. Taki rozum jak matka, kurwa, ma. Daję mu. Oczywiście, ktoś powie, że to jest marnotrawstwo. Na nasionach, na ilości nigdy nie oszczędzam. Więc jeśli mi przyjdzie wysiać, nie wiem, 15 kg, 18 wysieję, 2 zostawię sobie na ewentualną dosiewkę, jeśli będzie potrzebna. Najczęściej nie jest. Może się zdarzyć, że gdzieś tam z brzegu, z jakiegoś powodu ktoś wąż przeciągnął i się przesunęło. Zdarzają się różne rzeczy. W każdym razie, czy o wiatr, czy o ptaki, nie muszę się martwić. A czemu? No właśnie. Bo po wysiewie jest jeszcze jeden bardzo ważny etap. Tym etapem jest przykrywanie wysianych nasion, albo jak to inni nazywają, top dressing. My przykrywamy to wszystko jeszcze cienką warstwą torfu. Żebyśmy nie musieli się martwić o to, że nasiona, które wysialiśmy i nawóz, że nam zwieje wiatr, że nam spłyną. Nasza posypywarka razem z torfem robi doskonałą robotę i zabezpiecza nasze rośliny przed właśnie wspomnianymi wcześniej czynnikami. Dodatkowo jest jeszcze jeden super ważny czynnik, dzięki któremu przyspiesza kiełkowanie naszych nasion. Przykrywanie nasion torfem powoduje, że torf trzyma wilgoć. W związku z tym woda, która jest zgromadzona w torfie, cały czas jest dostarczana do naszych nasion. Dzięki temu one są miękkie i o wiele łatwiej kiełkują. I dzięki temu uzyskujemy taki właśnie efekt po 3 tygodniach. Po 3 tygodniach to jest, powiedzmy, taki rekordowy czas. Zwykle to może dziać się, zależnie od pory roku, nawet do 1,5 miesiąca, jeśli zakładamy w jednym roku trawnik i w tym samym będziemy w stanie go skosić. Jeśli będzie przypadek, w którym wysiejemy trawnik, przykładowo w październiku, w listopadzie, w grudniu, no to siłą rzeczy ten trawnik nam nie urośnie. I w naszym przypadku robimy tak, że my przyjeżdżamy na pierwsze koszenie tego trawnika, nawet jeśli będziemy musieli czekać 1,5 roku. Czyli jeśli wysiewamy go przykładowo w październiku, w listopadzie go nie skosimy i zgadnijcie, w grudniu też go nie skosimy. Co? W styczniu, w lutym również, nie? W marcu raczej go nie skosimy. W kwietniu jest duże prawdopodobieństwo, że przyjedziemy go skosić. Minęło już w tym momencie 1,5 roku, a my nie zapomnieliśmy o naszym trawniku i go zweryfikujemy w momencie, kiedy trawnik już się ożywi, pogoda będzie sprzyjająca, bo wiecie sami, pogoda potrafi być różna, nawet w kwietniu potrafi być mróz i może się nic nie dziać. W związku z tym my wracamy wtedy, kiedy trawnik ma już około tych 7, 8, 9 cm i możemy go skosić. Więc nawet po tak długim okresie my przyjeżdżamy sprawdzić, w jakim stanie jest trawnik. I pierwsze koszenie również należy do nas. Co ważne, w tym momencie przy okazji pierwszego koszenia ja jestem w stanie zweryfikować stan trawnika i jego kondycję. Oczywiście
ubytki się zdarzają na przykład w pobliżu kostki, utwardzeń, obrzeży, gdzie z kostki spływa woda i tam wiadomo na kostce, przy kostce może się okazywać, że ona gdzieś tam się spłukuje. Więc w takich sytuacjach oczywiście to nie jest moja wina. Jako, że jestem przy okazji już naturalnie, trawy mi i tak zostało, więc mogę swobodnie zrobić dosiewkę i nie martwić się o to, że kogoś rozczaruję tym, że efekt jest niezadowalający. W tym momencie już po pierwszym koszeniu trawnik przekazuje już inwestorowi. Ja jestem oczywiście do jego dyspozycji, jeśli będzie potrzebował mojego wsparcia, mojej rady bądź czegokolwiek. No i w ten sposób oto my prowadzimy nasze trawniki. Więc jak sami widzicie, żeby mieć wszystkie materiały, ziemię jedną, ziemię drugą, nasiona, nawóz i sprzęty, to jednak trochę kasy trzeba wydać. A jeśli zakładacie sobie prywatnie taki trawnik, to może zamiast lepiej kupować sprzęt, możecie spróbować go wypożyczyć. A jeśli w ogóle wam się nie chce robić, a robić trzeba będzie, to tu macie 509 57 47 67. Także wiecie co robić, dzwonicie, przyjeżdżamy, robimy, dbamy, a wy jesteście zadowoleni, a my się możemy widzieć w kolejnym odcinku. Także jak spodobał się film, koniecznie zasubskrybuj kanał, a my się widzimy w kolejnym filmie. Na razie, cześć!